Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nowa droga, czas Grudziądza, pierwsza nasza konferencja. Tak jak mówiliśmy na swojej pierwszej konferencji, czyli konwencji wyborczej, będziemy spotykać się w każdy czwartek z poszczególnymi okręgami wyborczymi, a we wtorek ja będę prowadził konferencję już indywidualnie. Dzisiaj owczarki tarpną, tarpną owczarki. Nie jest istotne, dla nas istotne nie kto pierwszy, a cały okręg wyborczy. Równo traktujemy. I tak, dzisiaj spotykamy się z panią Moniką Szczepaniak, z panem Arkiem Gorzka, z panem Romanem Sarnowskim i z panem Jackiem Wrzosem. Proszę bardzo, pani w naszym towarzystwie jest najważniejsza, oddajemy pani głos. Że jestem mieszkańcem Owczarek i przedstawicielem rodzin z dziećmi z tego właśnie osiedla. Na naszym osiedlu jest bardzo dużo rodzin z dziećmi i potrzebujemy naprawdę wielu, wielu obiektów, których do tej pory jeszcze nie ma. Cieszymy się z tego, że jest szkoła, przedszkole, dyskont spożywczy, ale chcemy więcej, bo to za mało. Chcielibyśmy, żeby ten proces przyspieszył i dlatego jako radna przyszła. Chciałabym zabiegać o to, aby utworzone zostały miejsca niezbędne nam infrastruktury osiedlowej. I na przykład potrzebujemy u nas na osiedlu apteki, poczty, ośrodka zdrowia, dostępnego przez cały tydzień bankomatu, gdyż takiego nie mamy. Jest owszem, ale nie w niedzielę dostępny. Musimy jeździć wtedy do innych osiedli, aby załatwiać różne sprawy w centrum. My nie mamy na to czasu, żeby jeździć przez cały dzień i siedzieć w samochodzie. Pracujemy, jeździmy do pracy, wracamy i chcemy po prostu jak najwięcej czasu spędzić po południu w domu z rodziną. Myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie mój głos, ale również innych spostrzeżenia również innych rodzin. Chcielibyśmy po prostu jak najwięcej spraw załatwić u siebie na osiedlu, zamiast odwiedzać inne osiedla, spędzać czas w samochodzie lub też jeździć do centrum miasta. Co jeszcze by się nam przydało? Brakuje nam na Owczarkach miejsca takiego do różnego rodzaju eventów. Takiego placu, wspólnej przestrzeni, takiej do występów, do eventów, do różnych przedsięwzięć rodzinnych. Brakuje nam obiektów sportowych. Nie powiem, że nie ma żadnych, są siłownie, ale to jeszcze tu kolega będzie o tym mówił. Chcielibyśmy również wspierać uzupełnienie bazy gastronomicznej, usługowej i tutaj możemy zadeklarować, że będziemy wspierać wszystkich przedsiębiorców, którzy będą chcieli u nas utworzyć obiekty gastronomii poprzez przygotowanie jakichś działek. No wszystko, co będzie im potrzebne, udostępnimy w ramach oczywiście możliwości, aby u nas na Owczarkach jak najwięcej usług było dostępnych. Szanowni Państwo, dzielnica Tarpno, dzielnica Owczarki to jest miejsce, gdzie przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby nastąpił zrównoważony rozwój dróg osiedlowych poprzez poprawę systemu i naprawę dróg gruntowych, utwardzanie nawierzchni dróg gruntowych i także ich odwadnianie. I co najważniejsze, żebyśmy coraz więcej podejmowali działań, żeby budować w pełnym zakresie drogi asfaltowe z pełną taką infrastrukturą towarzyszącą, żeby były pobocza, chodniki, wszystko to, co jest i oświetlenie, to co mieszkańcy przez wiele, wiele lat podnoszą, ale niestety z uwagi na to, że to nie obejmują często projekty unijne, jest to nierealizowane. Kolejną sprawą bardzo ważną, sądzę, dla naszego okręgu wyborczego, to jest budowa z prawdziwego zdarzenia hali sportowej, która nie będzie tylko dostępna w północnej części miasta dla szkół, ale także dla mieszkańców, żebyśmy aktywnili mieszkańców w tej dziedzinie. Jest bardzo ważną sprawą, co jest rozwijane na terenie miasta, my mamy może jeden z dwa takie miejsca, jak ja sprawdzałem, to jest budowa inteligentnych przejść dla pieszych. Tak? Mówimy o bezpieczeństwie, mówimy o tym, że dzieci muszą docierać bezpiecznie do szkoły. Osoby starsze, tak? To też jest bardzo ważna sprawa i bardzo prozaiczna sprawa, ale bardzo istotna, to jest budowa systemu obiektów użytkowych, małej infrastruktury służącej do rekreacji codziennej i do utrzymania porządku, a więc mówimy o osobach, seniorach,
żeby zabezpieczyć i w odpowiedni sposób system ławeczek, miejsc, gdzie mogą się osoby spotkać, gdzie mogą odpocząć. Budowa także stojaków na rowery, te uliczne, które są bardzo istotne. No i też można powiedzieć, żyjemy w trudnych czasach, gdzie jesteśmy zagrożeni z różnych stron. Bardzo istotne jest też, żeby młodzież uczyła się obsługi tych takich nawet, powiedzmy, urządzeń niebezpiecznych. Chodzi mi o strzelnice pneumatyczne przy szkołach, tak, ażeby ta obsługa dla młodzieży z tą taką, powiedzmy, nie zabawką, ale żeby w tych trudnych czasach też młodzież miała do tego dostęp. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak na początek idziemy z taką ideą, żeby odpolitycznić Radę Miejską i uczynić ją bardziej skuteczną. W tym sensie, żeby te nasze propozycje, o których mówimy, były realizowane i były wpisywane do budżetu, a żeby nie było sytuacji, że tak naprawdę Rada Miejska czy większość w Radzie Miejskiej żeruje pomysły i projekty uchwał prezydenckich. W ramach ewentualnej przyszłej kadencji, oprócz tych rzeczy, o których tutaj mówimy, chcielibyśmy się zająć zakończeniem modernizacji czy przywróceniem do życia basenów odkrytych w Tarpnie. To jest takie miejsce, które tak wpisało się w krajobraz Grudziądza, które z roku na rok tak naprawdę niszczeje i nie chcemy, boimy się tego, żeby ktoś za chwilę nie powiedział, że stan techniczny jest już tak zły, że już nic nie można z tym zrobić i może się okazać, że ktoś pomyśli, a może w takim razie wybudujmy tam bloki. Musimy o to dbać, musimy starać się, żeby ta inwestycja, o której mówi się, została rozpoczęta i zakończona. Druga sprawa, mamy budżet obywatelski, lecz ten budżet obywatelski tak naprawdę kończy się na poziomie wybudowania. Pierwsze projekty, jak choćby jeden z placów zabaw przy ulicy Jaśminowej przy szkole czwórce podstawowej, w tej chwili już wymaga remontu. W tej chwili niektóre elementy tego placu wręcz zagrażają bezpieczeństwu dzieci. Nikt nie wymyślił jeszcze narzędzia, które zabezpiecza nam finansowanie napraw bieżących, konserwacji, a tak naprawdę należałoby zacząć od przeglądów technicznych, czy wszystkie urządzenia jeszcze spełniają podstawowe normy bezpieczeństwa. No i skoro mowa o bezpieczeństwie, to jednym z takich newralgicznych punktów, jeżeli chodzi o owczarki, to jest mostek nad Trynką, ulica Jaśminowa, Bruszczowa, Paderewskiego. Tam szczególnie w godzinach porannych nie przesadzę, jak powiem, że niektóre sceny mrożą krew w żyłach, jeżeli widzi się, jak dzieci, które idą do szkoły, tam jest jeszcze przedszkole, muszą uciekać przed samochodami, bo nie ma miejsca bezpiecznego, żeby mogły przejść przez szkołę. I uważam, że argumenty typu, że zabrakło pieniędzy, nie jest żaden argument, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie dzieci. Dziękuję bardzo. Kontynuujemy. Szanowni Państwo, teraz prosimy o wypowiedź naszego kandydata na radnego, pana Romana Sarnowskiego. Dzień dobry Państwu. Z tego obszernego programu, który sobie przygotowałem do realizacji, jeżeli wyborcy wybiorą w nadchodzącej kadencji, omówię tutaj trzy takie podstawowe, kluczowe dla mnie osobiście i dla mieszkańców naszego regionu, czyli Tarpna, problemy. Pierwszy to jest strefa parkowania, czyli umożliwienie mieszkańcom, tym, którzy fizycznie zamieszkują, bo w naszej ocenie i ocenie mieszkańców ulic tych Kościuszki, Nadgórnej, Płaskiego, Wąskiej i całej tej strefy parkowania, tej objętej strefą parkowania, najbardziej pokrzywdzonymi zdają się być mieszkańcy, którzy tam mieszkają, bo to jest, nie ukrywajmy, podatek dodatkowy nałożony na nich. I w tym szerokim katalogu taką propozycję mamy i tak mieszkańcy sugerowali, że w tym szerokim katalogu, o którym jest napisane w uchwale, czyli tej zerowej stawce w podstrefie A i B,
można by ująć mieszkańców, którzy mieszkają przy konkretnej ulicy. Jest to po prostu do zastosowania algorytm taki sam, jaki jest zastosowany przy na przykład honorowych dawcach krwi. Sam nim jestem i z tego algorytmu korzystam, że przez 3 godziny mam nieodpłatne tam parkowanie. To też jest takie dziwne, bo to samo dotyczy osób niepełnosprawnych, bo jeżeli przez 3 godziny osoba niepełnosprawna nie załatwi sprawy, to żeby nie płacić, musi przestawiać samochód. I do meritum właśnie chodzi o to, żeby mieszkańcy, którzy mieszkają bezpośrednio przy przyległej ulicy, był taki algorytm, że na przykład mieszkańcy Kościuszki przy Kościuszki mają tą stawkę zerową, jeżeli przeparkują pojazd na inne ulice w podstrefie B lub A, to oczywiście będą płacić, ale przy swojej pod domem, no bo to jest niespotykane chyba, żeby pod swoimi domami wykorzystano to właściwie brak parkingu w mieście, żeby ściągnąć dodatkowe opłaty z mieszkańców i to się dzieje faktycznie na naszych oczach. Drugi taki problem, który chciałbym zrealizować i wspierać wszystkie te osoby, które będą za tym projektem razem z nami dążyć do jego realizacji, to jest wybudowanie infrastruktury przy trzecim liceum ogólnokształcącym. Nie jest tajemnicą, że od lat te liceum realizuje jak gdyby szkolenie, znaczy nie jak gdyby, realizuje szkolenie klas mundurowych. Tam nie ma żadnej infrastruktury, która by mogła w jakikolwiek sposób zaspokoić potrzeby tej młodzieży dotyczące szkolenia. Mówię tu o placu Musztry, który spełniałby dwie role. Obok mamy Centrum Usług Wspólnych, też tam zostali przeniesieni wszyscy księgowi z Grudziądza. Tam nie ma parkingów, ci ludzie tam toną w błocie, tam setki interesantów przyjeżdżają, którzy mają interesy związane z zaopatrywaniem szkół i tej całej otoczki związanej z oświatą i edukacją. I oni naprawdę tam toną w błocie. I to też są sugestie właśnie tych pracowników, żeby nad tym się pochylić i też w ramach zrównoważonego rozwoju w mieście, bo wiemy, że są szkoły, gdzie już te obiekty sportowe można na dachach budować, bo już nie ma miejsca, a są takie, które są przez Pana Boga zapomniane i przez władzę samorządową i tam się od lat po prostu nic nie dzieje. Tym bardziej te trzecie liceum trzeba wziąć pod uwagę, że tam zainwestowało Ministerstwo Obrony Narodowej potężne pieniądze w wirtualną strzelnicę, czyli tam przychodzą też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z garnizonu Grudziądz, przychodzą uczniowie innych szkół i tam musi być jakieś zaspokojenie tych potrzeb, że w oczekiwaniu na odbycie tego strzelania wirtualnego można jednocześnie prowadzić jakieś szkolenie ogólnowojskowe, o którym wspomniał Pan Gorzka. I trzeci taki projekt to już taki turystyczno, o walorach turystycznych, ale też takich wizerunkowych dla miasta. Mamy Cytadelę Grudziądzką. Częścią Cytadeli jest dzieło rogowe Cytadeli Twierdzy Grudziądz. Te dzieło rogowe, wczoraj byłem na spacerze, przeszedłem, to jest stan opłakany, to urąga jakiejkolwiek pamięci historycznej o tym miejscu. Las wygląda jakby przeszedł ostrzał artyleryjski. Wczoraj była rocznica wejścia Sowietów do Grudziądza i można, jakby chyba oni przyszli, to by się wydawało, że tam są krótko po tym ostrzale artyleryjskim. To tak może trochę zabawnie, ale tak to wygląda. Tam po prostu zainwestowano tak doraźnie w ścieżki dla rowerów, ale w ślad za tym nic nie poszło. Tam nie ma tablic informacyjnych, dzieło rogowe całe zarasta. To jest miejsce różnych dziwnych person, które tam się spotykają i też stwarzają jakieś zagrożenie. Ta mała infrastruktura, która tam się znajduje, jest w stanie opłakanym, zniszczona, drzewa połamane, wiatrołomy leżą. To po prostu to miejsce i cmentarze przyległe garnizonowe, które jak wiemy też jak gdyby wpisują się w te dzieło rogowe, też wymagają odpowiedniego nadzoru, zadbania. I tutaj jak kolega wspomniał, to nie może pochodzić z budżetów obywatelskich, to jest zadanie własne gminy i gmina musi to realizować, żeby po prostu ta substancja Twierdzy Grudziądz, o której tyle się mówi, mamy przecież tutaj różne inscenizacje historyczne, mamy stowarzyszenia Twierdzy Grudziądz, a Twierdza Grudziądz jako taka, Cytadela Twierdzy Grudziądz upada, ona upada coraz bardziej i dlatego będę czynił starania, żeby właśnie poprzez działalność radnego na każdej sesji praktycznie Rady Miasta uwypuklać ten problem, żeby dbać też o te zabytki, o których tyle w mediach przecież w tym temacie było mówione. To tyle z tego szerokiego planu. 3 punkty, jest ich więcej, będę o nich jeszcze mówił. Dziękuję Państwu. Jak już wcześniej mówiliśmy, będziemy spotykać się
z kandydatami na radnych poszczególnych okręgów wyborczych. Szanowni Państwo, od co najmniej 30 lat, po raz pierwszy w tej kadencji, chcę zaproponować naszym mieszkańcom, że osiedla to też miasto. To miasto to nie centrum tylko. Jak sami Państwo widzicie, tych problemów w mieście, na osiedlach, myślę, że jest więcej aniżeli w śródmieściu. Ja Państwu gwarantuję to, co zostało uzgodnione, co zostało wyartykułowane dzisiaj przez Państwa, kandydatów na radnych, że jeżeli Państwo nas wybierzecie, a myślę, że warto nas wybrać, bo jesteśmy raz, że zdeterminowani, dwa, to wiemy, jak to zrobić. Wiemy, skąd pozyskać pieniądze. Chociażby dlatego, że mamy kandydata na radnego, pana Jacka Wrzosa, który nie wiem, może już ponad 100 projektów do Unii napisał skutecznie, który po prostu wie też, jak zdobywać pieniądze z innych projektów, chociażby norweskich. Jesteśmy do tego przygotowani, mając na uwadze to, że miasto jest jeszcze zadłużone. Wiemy, jak to zrobić, bo jesteśmy, że tak powiem, kandydatami na trudne czasy i tylko dlatego, żeby Państwo chcieli też z nami uczestniczyć, bo nie chcemy tylko, żeby zarządzanie wyglądało tak, jak promocja jedynie władzy. Zarządzanie miastem to ma być dialog i ten dialog Państwu proponujemy. I my dzisiaj wiemy, jak to zrobić i na pewno Państwo będziecie z nas zadowoleni. Wybierzcie z naszej listy kandydatów, którzy do Państwa mówią do Państwu o tych problemach. Festyny rodzinne, wypoczynek, rodzina. I tak naprawdę ona się będzie przewijała w każdym osiedlu i w programie politycznym miasta. Rodzina, rodzina, młodzież, rodzina, bezpieczeństwo, turystyka, wypoczynek. Oczywiście zarządzanie, oczywiście finanse, to będzie moja prerogatywa i ja będę już o to dbał. W następnej kolejności Państwo spotkamy się z innymi kandydatami z innych osiedli. Państwo będziecie po prostu mogli przekazać dobre wieści naszym wyborcom. I na koniec, musicie Państwo, nasi wyborcy, pamiętać o jednym. Płacicie podatki i to nie mało. Te podatki muszą do Was wrócić w postaci ośrodków do wypoczynku, nauki, szkolenia i żeby po prostu żyło się lżej. Drogi Szanowni Państwo, to jest brak, to jest szacunek dla mieszkańca. Nie ma dobrych dróg, nie ma szacunku dla mieszkańców. To oni własnym trudem wybudowali te domy, własnym sumptem kleją te drogi i my po prostu musimy im w tym pomóc. Szanowni Państwo, wiemy, jak to zrobić, jesteśmy zdeterminowani. Głosujcie na nas, głosujcie na tych tutaj kandydatów. Oni po prostu będą dbać o nasze Tarpno, nasze owczarki lub owczarki i nasze Tarpno. Traktujemy to razem. Dziękuję bardzo. Panu Wrzosa, pan wspomniał tutaj o basenach w Tarpnie i o mostku przy Jaśminowej przy Czwórce. Prezydent miasto zapowiada te inwestycje, nawet je przygotowuje, zapowiada, że będzie szukać pieniędzy, że przetarg chyba był na mostek i pewnie będzie drugi. Pan uważa, że samorząd robi to, nie wiem, niezbyt skutecznie, zabiega o pieniądze i o realizację tych inwestycji? Ja myślę, że samorząd przede wszystkim ma złe priorytety, bo priorytetem nie może być jedynie brak finansów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Uważam, że polityka prowadzona w tej chwili przez miasto, jak tutaj powiedział pan Marek, skupia się na dużych inwestycjach, ale duże inwestycje nie mogą wykluczać normalnych, bieżących inwestycji, bo w tej chwili tak mamy. Nie dość, że duże inwestycje nie wychodzą, ponieważ albo brakuje pieniędzy, które trzeba dokładać lub pożyczać, albo się wydłuża okres ich realizacji, co oczywiście też idzie za tym większe finansowanie. I tym samym ta krótka kołdra nie starcza na osiedla. A jeżeli ktoś nie potrafi tak naprawdę zrealizować czy zaplanować dużych inwestycji, no to co dopiero mówić o tym, jak sobie można poradzić z małymi, drobnymi, tak naprawdę z punktu widzenia budżetu miasta
inwestycjami, ale tak istotnymi dla mieszkańców. Te przysłowiowe drogi i właśnie ten mostek, który przetarg został unieważniony, ponieważ zabrakło ileś tam pieniędzy, ale z drugiej strony mamy pożyczkę 10 milionów na inwestycję, która tak naprawdę przygotowywana jest dla, nie wiem, kilkudziesięciu podmiotów. Moi przeciwnicy polityczni pytają się, po co to panu? Po prostu dlatego, że z prostego punktu widzenia też jestem uczestnikiem naszego miasta. No, mieszkam kawałek za miastem, ale to miasto jest mi drogie od wielu, wielu lat. Wszyscy wiedzą, że pracowałem jako lekarz. Wspólnie budowaliśmy szpital, ale to, co jest dla mnie najważniejsze, brak dialogu z mieszkańcem. I dlaczego jak mieszkańcy i wyborcy płacą podatki, to dlaczego nie mogą uzyskać prawdy, że na ile miasto jest zadłużone, na ile spółki są zadłużone, jakie jest bezpieczeństwo chociażby opłat komunalnych, jak mają sobie gospodarować własnym pieniądzem, żeby starczyło na opłaty, a nie mają być zaskakiwani, że a to woda wzrośnie, to wzrośnie, tamto wzrośnie. To nie jest tylko i wyłącznie rządzenie za pomocą, no, zrobicie tak, jak my zechcemy. Jeszcze raz powiedziałem, przeszkadza mi od lat promocja władzy. To jest brak zrozumienia, po co ta władza jest. Władza to nie miasto. Miasto to mieszkańcy. I to mieszkańcy mają być promowani. Z mieszkańcami trzeba dialog prowadzić. I wiele rzeczy innych, które mi przeszkadza, no o tym będziemy mówić w dalszej kolejności naszych konferencji prasowych. Dlatego, że zobaczcie Państwo, wszyscy dla wszystkich są, no dobrze im tam, no dobrze radnym, bo nie muszą się martwić o nic, dobrze prezydentowi, bo sobie zdjęcia robi wszędzie. Ja nie zazdroszczę, ale ja bym chciał zobaczyć, jak na przykład prezydent zadba o zanikające zawody, jak prezydent zadba o te drogi, gdzie dzieciaki chodzą po błocie, to tam powinien sobie w kaloszach zrobić zdjęcie. I tyle. Czy to, że różnicie się, wasza grupa kandydatów na radnych, to jest wasza przewaga nad innymi, że macie różne poglądy na różne sprawy i to może być wasza siła potem? Siła nasza jest taka, że my chcemy z mieszkańcami to miasto, że tak powiem, tworzyć. Albo współtworzyć, jasne. Musimy zadbać o to miasto, razem z mieszkańcami. To jeszcze raz powiem, to jest dialog. A czy my się różnimy? No inaczej wygląda na przykład grupa, która wykonuje polecenia partyjne, a inaczej wygląda grupa, która w danym osiedlu mieszka, dane osiedle zna i chce rozwiązywać problemy danego osiedla. I tyle. I na sesji ja sobie nie wyobrażam, żeby moi kandydaci, i bardzo proszę jeszcze raz, żebyście Państwo nas głosowali, zobaczycie, że warto. Że oni nie będą, to nie jest tak, że będą wszystko i wyłącznie zgadzać się z propozycjami prezydenta. Jeszcze raz powtarzam. Dialog, konsensus i tylko i wyłącznie wyborcy. Ja może powiem taką miłą anegdotę. Kiedyś, no, swego czasu byłem doradcą świętej pamięci Franki Cegielskiej, ministry zdrowia. I zawsze na każdym posiedzeniu kolegium ministerialnego, które odbywało się we wtorki, panie minister na końcu pytała się nas wszystkich, a co z tego będą mieli pacjenci? To ja się pytam. Jeżeli dzisiaj jest, my będziemy rządzić, to zawsze będę się pytał Rady, Wysokiej Rady, co z tego będą mieli mieszkańcy? I to jest nasze, myślę, jedno zdanie, które po prostu Państwa chcemy tym zarazić, żebyście na nas głosowali, a będzie to wszystko zupełnie inaczej wyglądało. To jeszcze mam jedno pytanie. Czy nie jesteście Państwo zawiedzeni, że Prawo i Sprawiedliwość nie poparło Państwa kandydata? Nie wiem, czy to pytanie do Pana Marka, czy do... To znaczy tak, ja od razu odpowiem. Myślę, że jeżeli by Prawo i Sprawiedliwość nas poparło, no oczywiście ja zwróciłem się do wszystkich ugrupowań i do Platformy, i do Lewicy, żeby nas wspierali, bo tak naprawdę my nie chcemy być jednym jakimś znakiem politycznym.
My chcemy być gospodarzami naszego miasta. I czy nas poprą ci, czy ci, no trudno, no, jeżeli by było tak, że PiS by nie wystawił kandydata, to najprawdopodobniej oszczędzilibyśmy trochę środków wyborczych i wszystko rozstrzygnęłoby się w pierwszej turze. Jeżeli nie, to będzie druga tura. No i miło, że też jest konkurent z PiS-u. Dziękuję. Ja mam takie pytanie jeszcze. Prezydent na konwencji powiedział, że jest popierany przez wszystkie siły demokratyczne w Grudziądzu. Czy was popierają siły niedemokratyczne? Jak pan, ja myślę, że pan prezydent się przejęzyczył i na tym bym skończył, bo nie chcę wchodzić w żaden spór sądowy wyborczy. Jest to nam niepotrzebne. Myślę, że pan prezydent jak się zorientował, albo się teraz zorientował, bo rzeczywiście jak przesłuchał wydarzenia w prasie, zobaczył, to powinien przeprosić, bo nie tylko jego ugrupowania, które popierają, są demokratyczne. Najbardziej demokratyczne, mógłbym powiedzieć, ze wszystkich, bo wszystkie są demokratyczne. No dzisiaj nie ma żadnego ugrupowania, które by nie było demokratyczne, bo by nie istniało konstytucyjnie, by było zabronione. Ale jeżeli już pan prezydent i wchodząc w myślenie pana prezydenta, to myślę, że najbardziej demokratycznym ugrupowaniem, panie prezydencie, to jest nasze ugrupowanie, bo nie podlega żadnemu skwitowaniu politycznemu. My jesteśmy dla mieszkańców i dla mieszkańców chcemy pozostać. To jaki pan ma na to pomysł? Jaki macie to pomysł? Bo to przecież wymaga, nie wiem, stworzenia jakiegoś systemu dla całego osiedla, kanalizacji, też to jakby ludzie, jak dróg włożyć asfaltu gdziekolwiek, to są miliony złotych, no widać to po Kuntersztynie, w jakim tempie to idzie, a mówi się o tym od przez 10 czy wielu lat. To jaki tu jest pomysł dla Owczarek? Osiedla, które cały czas się jednak rozbudowuje i przez tych dróg nawet nie wszędzie można zrobić teraz. Szanowni Państwo, ja dostaję bardzo dużo zdjęć na swoje prywatne, swojego prywatnego maila, gdzie mieszkańcy przysyłają mi drogi gruntowe, które są wypełnione wodą, tak, gdzie są dziury. I tak jak to mówiłem na samym początku, rozpocznijmy od procesu, żeby w prawidłowy sposób zabezpieczyć drogi gruntowe, a więc ich remonty, ich utwardzanie, ich odwadnianie. To są pierwsze sprawy. Jeżeli my to zabezpieczymy, teraz była nawet petycja ulicy Modrzewiowej, jak Państwo dobrze pamiętacie, w tej kadencji, gdzie mieszkańcy wystąpili w ramach petycji, żeby tą drogę tylko utwardzić, żeby z prawdziwego zdarzenia coś zrobić. Bardzo proste rozwiązanie. Od czego możemy zacząć? Żeby więcej takich dróg robić i żeby były efekty i później, żebyśmy przeszli do budowy dróg asfaltowych, to nie miejmy tylko podmiotów, które mają to remontować, a więc są przetargi na to, żeby kupić, żeby wyremontować tą drogę. Na przykład ościenne gminy mają własne urządzenia, dzięki temu ich koszty są o wiele mniejsze, mogą więcej dróg wykonać i te urządzenia po kilku latach się zwracają, tak? Sprawdzałem to w minie Gruta, można to zobaczyć, jest to tak, że mają swoje urządzenia, które właśnie tam, gdzie mają te drogi gruntowe, gdzie jest ten problem, od tego zaczynają. Później można pozyskiwać. Zawsze się mówiło, Szanowni Państwo, że budowa dróg asfaltowych jest wtedy, kiedy mamy dofinansowanie środków zewnętrznych, że mamy przy tej drodze powiedzmy 400-800 rodzin, a przegrywają w tym momencie mieszkańcy, gdzie przy danej drodze jest 40 rodzin lub 50 rodzin. Czy oni są w czymś gorsi? Ja chodziłem wiele razy, mieszkańcy mi się pytają, nie jestem radnym pierwszej kadencji, drugiej, trzeciej, czy do prezydenta jednego, drugiego występowałem, to zawsze otrzymałem taką informację, będziemy się starać, będziemy działać. Tylko to już jest, jesteśmy w takim etapie, że każdy płaci podatki, każdy chce mieć sprawy załatwiane, tak? My chcemy dążyć do tego, tak jak mówił pan Marek Nowak, żeby być dla mieszkańców. Nie promować miasta, ale promować mieszkańców, żebyśmy wychodzili do ludzi. I te drogi, załatwianie podstawowych spraw, jak budowa dróg, utwardzanie, ale mówię, w pierwszej kolejności, żebyśmy ten standard zrobili. Jeżeli mieszkańcy mają problem z drogą gruntową, a ta droga gruntowa jest, przyjeżdża ekipa, coś tam zostaje zasypane, nawet na spotkaniach były przedstawiane takie sytuacje, że mieszkańcy przynosili nawet elementy tych dróg i pokazywali władzom miasta, no to my coś z tym musimy zrobić, tak? To nie jest to, że będzie kolejna kadencja i będziemy to samo mówili. Nie, trzeba się zabrać do tego, żeby tak, zakupić odpowiednie urządzenia, robić własnymi siłami i dzięki tym działaniom będzie więcej środków i więcej dróg wyremontowanych. Jeżeli miasto znalazło początek inkubatora przedsiębiorczości, który tu mieści się niedaleko nas, jego wycena była na około 20 milionów. Jeżeli do dzisiaj cena wzrosła na 40 milionów i miasto znajduje na to pieniądze,
a tak naprawdę inkubator, bo to też z dokumentów tam wynika, jest w stanie ma zaspokoić oczekiwania 35 mikroprzedsiębiorców, no to jeżeli tak wspomniał pan Arek, przy danej drodze na Owczarkach mieszka 100-150 ludzi, no to łatwo policzyć, że te 5 milionów można znaleźć w budżecie miasta, bo Grudziądz nie jest małym miastem, tylko trzeba racjonalnie i systemowo i planowo podejść do tego problemu. I tak powiedział tutaj pan Arek, tutaj nie chodzi, nie jest tajemnicą, że jestem instruktorem nauki jazdy i bardzo dużo jeżdżę po mieście i są sytuacje, że rzeczywiście na telefon ten prosty sposób, który ostatnio wprowadziłem w życie, zadzwoń do Romana, to przecież pokazuje, że będąc tam w tym mieście i ludzie dzwonią w tym miejscu konkretnym, to za chwilę przyjeżdżają ekipy remontowe i to naprawiają. No to nie chodzi o jakieś super gigantyczne inwestycje. Zresztą wodociągi odkupiły kanalizację deszczową, to też tam jakieś przecież są sprawy związane z tym. Kościuszki, jak było mówione, to remont, to też są słowa obecnej władzy samorządowej, jak remontuje się stare drogi, to koszty ponoć są gigantyczne. Sami to powiedzieli, że jak się buduje nową drogę, to koszty są mniejsze. No to jeżeli są mniejsze, to z tych nawet pieniędzy inkubatora, które zaspokoi tylko 35 mikroprzedsiębiorców, przy działającym inkubatorze, bo to też trzeba mówić ludziom, że inkubator jeden mamy, na który nie tak dawno, bo 10 lat temu wydano prawie 5 milionów, to można na tej tablicy tam sobie przeczytać, może lepiej nawet, więcej pieniędzy, no to tutaj są pieniądze, które miasto mogłoby wykorzystać na poprawę tej infrastruktury osiedlowej. Co do osiedli, to też fajna taka sytuacja. Nie ma czegoś takiego jak rad osiedlowych, o tym mówi statut, regulamin naszej tej Rady Miasta, że można tworzyć. Nie ma czegoś takiego, to jest martwe. Mówi się tylko o radnych, którzy działają gdzieś tam na osiedlach, a te osiedla potrzebują takich swoich mikrorad i to przewiduje regulamin Rady Miasta, żeby te mikrorady, które nie będą czerpały z tego żadnych profitów, żadnych diet, ale one będą sygnalizowały, gdzie, w jakiej kolejności te drogi powinny być utrzymywane i to jest obowiązek Zarządu Dróg Miejskich. Weźmy teraz Sikorskiego, niedawny remont, on niby się skończył już 2 miesiące już po tej drodze jeździmy, nie ma znaków poziomych. To wszystko jest ciąg zdarzeń, który sprawia, że no muszą na pewne rzeczy znaleźć się pieniądze i one są, tylko muszą być wydatkowane na potrzeby mieszkańców, a nie na potrzeby wąskiej grupy ludzi. Są źle ustawione priorytety. Bo priorytetem jest potrzeba mieszkańców, a tutaj jest przede wszystkim promocja władzy priorytetem. I to jest najważniejsze. I teraz trzeba tą promocję władzy sprowadzić do priorytetu potrzeb mieszkańca. I to jest wszystko. I koniec. I będzie na pewno inaczej.